To nie tylko najważniejsza premiera targów samochodowych we Frankfurcie, to również najważniejszy samochód ostatnich lat. Oto Porsche Taycan Turbo S. Pierwszy elektryk Porsche, a ja właśnie mam okazję się nim przejechać. To auto trochę na wyrost nazwano Turbo S, przecież jest samochodem elektrycznym, ale właśnie ten samochód ma 761 koni mechanicznych i potrafi przyspieszyć do setki w 2,8 sekundy. To szybciej niż zdąży powiedzieć raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Już, on jedzie 100 km na godzinę. W środku cyfryzacja i ekrany. Oczywiście mamy tutaj ekran zastępujący tradycyjne zegary, mamy tradycyjny ekran multimediów, ale to nie koniec, ponieważ panel klimatyzacji został zastąpiony również ekranem i nie tylko wybieramy na nim siłę, ale również kierunek nawiewu. Zwróćcie uwagę, że wybieramy sobie tutaj menu, wybieramy indywidualny nawiew i tymi właśnie kółeczkami wybieramy, gdzie powietrze ma lecieć. Ale to nie koniec, ponieważ pasażer ma również ekran przed sobą, jest on opcjonalny, ale jest on właśnie po to, że gdy prowadzicie, pasażer nie będzie Wam grzebał tutaj przy ustawieniach, tylko sam może wybrać sobie stację radiową albo na przykład nawigację i poszukać restauracji czy dodatkowych punktów, które chciałby zobaczyć. Inżynierowie Porsche twierdzą, że ten samochód przejedzie 450 km na jednym ładowaniu. Ja już wczoraj pokonałem znaczny dystans Taycanem i mogę Wam powiedzieć, że to auto bez problemu dociągnie do 500 km. Samo ładowanie trwa 22 minuty w optymalnych warunkach, a co ciekawe, ten samochód ma jeszcze przekładnię, ponieważ z tyłu mamy dodatkową skrzynię biegów i jeden bieg służy do osiągania jak najlepszych przyspieszeń, a drugi do spokojnego i długiego podróżowania po autostradzie. Mam do dyspozycji ponad 700 koni mechanicznych, a mimo to podróżuje w całkowitej ciszy. Oczywiście, inżynierowie Porsche dają nam możliwość posłuchania czegoś, co ma w teorii przypominać silnik spalinowy, jednak nie do końca tak jest, zresztą sami posłuchajcie, właśnie to włączę i brzmi to mniej więcej tak. I o ile na początku jest to całkiem fajne, tak po godzinie podróżowania robi się już to nieco męczące, także bardzo dobrze, że można to wyłączyć. Nie myślcie o Taycanie jak o samochodzie pokroju Panamery. To nie jest zupełnie auto tej wielkości. Tak naprawdę zarówno stylistycznie, jak i w środku da się wyczuć, że jest to po prostu 911 z dodatkowymi drzwiami z tyłu. Najłatwiej budowę Taycana i Taycana Turbo S wyjaśnić, porównując to auto do deskorolki, ponieważ tak naprawdę mamy tu bardzo nisko umieszczoną baterię, która obniża środek ciężkości, przez co to auto prowadzi się fenomenalnie. Da się wyczuć tę wagę na zakrętach, ale praktycznie cała ta wada, cały ten minus w postaci dodatkowych kilogramów jest rekompensowany przyspieszeniem. Największe wrażenie zrobiła na mnie rekuperacja w tym aucie, ponieważ gdy zdejmiemy nogę z pedału gazu, to auto nie stara się odzyskiwać energii od razu, ono po prostu się toczy. Dopiero gdy naciśniemy hamulec, ta energia jest odzyskiwana i co ciekawe, to aż 80% czasu hamowania nie są używane hamulce. Przez 80% czasu do tego wykorzystywane są silniki elektryczne, które odzyskują energię. Co więcej, ten system rewelacyjnie sprawdza się w mieście, ponieważ wystarczy tylko przerzucić odzyskiwanie energii, rekuperację w tryb automatyczny i auto wie dzięki przedniej kamerze, jak daleko jest auto poprzedzające przed nami i jak dużo energii może odzyskać, żeby wyhamować przed nim i nie wjechać w auto przed nami. Działa to po prostu fenomenalnie. Dochodzimy jeszcze do kwestii ceny. Taycan Turbo zaczyna się od 680 tysięcy złotych i nie jest to kwota łatwa do przełknięcia. Wiadomo, jest to zupełnie nowa technologia, jest to praktycznie okręt flagowy Porsche, ale wydaje mi się, że jest to auto warte tej ceny. Nie tylko dlatego, że przyspiesza jak elektryk, tylko po prostu jego jakość wykonania, jego możliwości. No cóż, jest to Porsche, produkt premium, także ta cena jest całkowicie uzasadniona.